W zeszłym roku miałem okazję wyjechać na podróż inną niż te, na których dotychczas byłem. Nepal. Pierwsze skojarzenia, jakie mogą nam się nasuwać, to chłód, śnieg i najwyższe szczyty świata. I słusznie, bo 80% powierzchni kraju pokrywają góry o średniej wysokości 6000 metrów. Jednak chciałbym opowiedzieć historię z innej perspektywy, bo Nepal, który zobaczyłem, był kompletnie inny. Po 16 godzinach podróży docierasz na miejsce i już od tego momentu zderzasz się z rzeczywistością. Przylecieliśmy do Nepalu, jesteśmy na lotnisku. Pierwsze wrażenie jest takie, że ogólnie to wielki chaos. Lądujesz w Katmandu, odbierasz bagaż i podróży ciąg dalszy. Towarzyszy ci jedna myśl, zaraz zginę w wypadku. Po jakimś czasie jesteś już pogodzony z tą myślą. Nie robi na tobie wrażenia kolejny autobus, w którym jedziesz na czołowe. Zauważasz w tej jeździe jakiś ukryty system i pozwalasz kierowcy robić swoje. Samo miasto sprawia wrażenie niedokończonego. Wszędzie jest pełno pyłu i brudu, w wielu domach pęknięcia oraz gruzy, które pozostały po trzęsieniu ziemi w 2015 roku. Na drodze co chwilę da się zauważyć jakąś świętą krowę, no i jedyne w swoim rodzaju słupy elektryczne. Tak wygląda przechodzenie przez drogę w Nepalu. Uwaga, uwaga, zaraz zaczynamy. Przeżyliśmy tym razem. Nepal to około 90% wyznawców hinduizmu, 8% buddyzmu. Dlatego co chwilę da się zauważyć mniejsze lub większe świątynie oraz posągi poświęcone lokalnym bóstwom. Zatrzymaliśmy się tylko dlatego, że zobaczyliśmy, że nad rzeką odbywa się pogrzeb przez kremację. Po drugiej stronie kobiety tam się odbywa pogrzeb, po drugiej stronie piorą ciuchy i czasem też myją w tych rzekach autobusy, można zauważyć. No i ogólnie jest dosyć brudno wszędzie tutaj na przykład. Wszędzie pełno śmieci. Według szacunkowych obliczeń chrześcijanie stanowią 3,5% populacji. W miastach zbory nie różnią się za bardzo od tych na zachodzie. Są różne denominacje, można bez przeszkód się spotykać i organizować nabożeństwa. Jednak słyszałem, że od jakiegoś czasu chrześcijanie w Nepalu mają się coraz ciężej. Wyznawanie wiary chrześcijańskiej nie jest co prawda niezgodne z prawem. Jednak z powodu rosnącej liczby chrześcijan zakazano mówienia Ewangelii, zmieniania wiary czy przyjmowania chrztu. I tutaj tak naprawdę historia dopiero się rozpoczyna. Misja Reach Out Nepal, z którą tutaj przyjechałem, ma na celu wsparcie lokalnych pastorów w zakładaniu zborów w najbardziej niedostępnych miejscach. I właśnie z tych miejsc mam najlepsze wspomnienia. Poznałem tutaj ludzi, z których jedni spotykają się w pokojach, inni w ciasnych korytarzach. Niektórzy przemierzają duże odległości tylko po to, żeby spotkać się w towarzystwie wierzących. Jesteśmy w górach na wysokości 4000 metrów około. Miejsce, do którego teraz idę, to jest właśnie zbór. Niektórzy ludzie, żeby do niego dotrzeć, idą 5 godzin ze swojego miejsca zamieszkania w tych górach, żeby tylko się spotkać z ludźmi wierzącymi, pomodlić, poczytać Biblię. Znalazłeś się gdzieś pośrodku dżungli. Luzem chodzą świnie, kozy, kury. I to właśnie tutaj, w tym miejscu, za chwilę przyjdzie 50 osób, żeby siedząc na podłodze słuchać wykładów ze Słowa Bożego. Oczywiście zanim to nastąpi, zjawią się chętni, żeby to wszystko przygotować, rozpalić ognisko i poczęstować gości jedzeniem. Jeśli jeszcze o tym nie wspomniałem, to jedzenie jest ryż. Dużo ryżu. Nawet bardzo dużo ryżu.
Mimo tego, że zewnętrznie to miejsce nie przypominało kościoła, a bardziej gospodarstwo, to ludzie, których spotykasz, są kościołem. Może nie posiadają za wiele, ale są gotowi przyjąć cię z gościnnością i serdecznością, gdyż łączy was jeden, Jezus Chrystus. Wyjeżdżamy już z wioski i jedziemy dalej. We're going to Sarlahi in the eastern part of Nepal, and we will meet with the pastors that we are partners with. They're all coming together so we can pray together and plan for next year. W tej wiosce spotkaliśmy ludzi, którzy dla dobrej nowiny są gotowi opuścić swoje miejsca zamieszkania, często też komfort i wygodę, żeby poświęcić się i przekazywać Ewangelię tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli. I właśnie taki jest cel Reach Out Nepal. Wspomóc lokalnych pastorów, którzy najlepiej znają tutejszy język i kulturę, żeby mogli zakładać tutaj zbory, rozwijać je, a w przyszłości tworzyć samodzielny zbór, który może pomagać innym. Chłopak, którego teraz widzicie, należał kiedyś do najniższej, tak zwanej nietykalnej kasty. Nawrócił się i teraz służy właśnie pośród tej grupy ludzi, z którymi nikt inny nie chce mieć nic do czynienia. W takich miejscach człowiek zauważa, jak wiele posiada i jak niewiele potrzeba, żeby być szczęśliwym. To akurat to jest okno, z tego się nie zalepia. Więc tak to tu wygląda, jest jeden taki kranik i ten kranik przypada na kilka domków w tej wsi. Przychodzą ludzie, robią tutaj pranie, biorą wodę do gotowania i też się tutaj myją.